No, jest niedziela rano, a w każdy niedzielny poranek warto sprawdzić, co robiło się w sobotę wieczorem. Ja robię to sprawdzając swojego Snapchata. Ewelina! Ewelina, napierdolona! Do domu! Z tego, co widziałem wczoraj, nie było tak źle, ale jako, że ostatnio pojawiły się drobne zarzuty, że ja prowadząc przewodnik byłem na delikatnym kacu tudzież rauszu, to tak na wszelki wypadek idę się teraz doprowadzić do tak zwanego porządku. No, 3 minutki na siłowni wystarczą. Można rozpoczynać tak zwaną niedzielę właściwą. No to ruszamy. Plan na dzisiaj jest taki, żeby przesiedzieć pół dnia w Stolcu. Stolec, miejscowość piękna zapewne w województwie łódzkim. To stolica polskiego futbolu. Właśnie, jedziemy oczywiście oglądać lokalny futbol. Miejscowa Iskra gra dzisiaj bardzo ważny mecz towarzyski. Niby towarzyski, ale to nie jest taki gówniany sparing, ponieważ Iskra Stolec gra dzisiaj z LZS-em Chrząstawa. No i proszę bardzo, Stolec w całej swojej okazałości. O, już. Ale... O, stadion od razu. A jak Chrząstawy nie widać. Może się nie przyjechać. A tam nie jest prezes Kwaśniak? No jak? Jest, kurwa, oczywiście. Jest prezes. Dobry panie prezesie. Dobry. Panie Bogdanie, mam podstawowe pytanie. Czy dzisiaj spodziewacie się jakichś problemów ze Stolcem? No nie wiadomo. Będą problemy, no bo nie ma składu dzisiaj. Oj, to rzadko jest. Ilu zawodników jest? No jest 8. Może zagramy? No, może się przybierać. Dawaj, kurwa, grajcie? Ja nie mogę. Dawaj, ja to zagram. No możemy zagrać, no ja mogę zagrać. Ja będę biegał na prawym skrzydle, bo no przybierajcie się, no na co czekacie? Ja będę nagrywał. No dobra, wezmę swoje obuwie, bo ja mam. To masz kluczyki. Masz buty? No ja nie wziąłem chyba siłowni. Mam nadzieję, że mam. Proszę bardzo. Kurwa, musi zagrać w tym meczu. Co? Super. Szykuje się wielki debiut. Nie mogłeś wziąć butów jakichś? Nie, kurwa, ja nie gram w piłkę, ja nie lubię w ogóle piłki nocy. Szukaj sikselki, kurde. Ty jaki ja numer mam z tyłu? 6. 6. O kurwa, a spodenki mam 9 chyba. Odwrotnie muszę założyć. Co? Ja założyłeś się spodenki. Pierwszy metr. Na co założyłem? No to, no. Oj, rajcie ci się pojebały, kurwa. Perturbacje już na samym początku. Wyszli na boisko. Zeszło, kurwa, moje marzenie to było. Zagrać w Chrząstawie i umrzeć. Cześć wam, panowie. Szkoda, że was nie ma. Znaczy już jest 11. Tak. No. Trema? Mam delikatnego kaca, ale to jest największy problem. Damy radę. Damy radę, dobra. 5 minut dam radę. No, ciebie na obronę. Bo akurat, żeby obrona była akurat... Dobra. Pierwszy pomocnik. No wiem, tak zawsze, no. Tak, no. A Kaziu? Kaziu nie idzie na prawo. Kaziu idzie na prawo. Ja muszę z przodu jakoś przejść. Watak. Ja watak. O kurwa! Czemek, lewa pomoc? I reszta do przodu. Reszta do przodu, kurwa. A ja? Ty będziesz tym pomocnikiem pierwszym ofensywnym. Nie? Ofensywnym. Dobra. Dobra. To wygramy! Iskra! No dobra, jak się czujecie? Nie wiem, no. W 11 tylko są, no. Mamy nadzieję, że tu wygramy. A co, a graliście z nim już kiedyś? Nie, niestety nie. Nie mieliśmy tej przyjemności. No, prezes dzisiaj nie gra. O, idzie. Oj, bardzo robi. Szkoda. Boją się. To strach, kurwa, jest. Przeciwnika? Witamy. Radosław, głowa! Uderz! Kurwa, to jest graje. Jak w pierwszych minutach zaciąg z Warszawy się prezentuje, pan mi powie. Trochę pan powinien nie schodzić z połowy. Trochę się za bardzo cofa. Ty, ale przecież nie w tą stronę gra. O kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Węgarzyna, kurwa. Kurwa, na razie 0-0, człowieku, to będzie... Trzymaj na chwilę. Sensacyjny. Wejdźcie. Złapałeś. Panie Radosławie! Rąsia. Ej, pół godziny bez zmiany wytrzymałem. O, wyczerpany akumulator, akurat zmienisz. Tylko zszedłem i padł akumulator. I padła bramka dla przeciwników. Tylko zszedłem. 20 sekund po. Panie prezesie, a na minutę przed końcem mogę wejść? Mogę? Wejdę, kurwa, chociaż raz w życiu. Dawaj, Romian! Walcz! Ugryj, zagryj. Już schodzisz? Znowu mam wejść? Lubię sparingi, bo są zmiany powrotne.
Bliżej Radosław, bliżej niego. Bliżej, dawaj, dawaj, ugryź, zagryź. Kurwa mać. Teraz spokojnie, już teraz musisz odpocząć. Kurwa, statyw byś se kurwa kupił jakiś nowy pizdu. Radek, dawaj! Kurwa! Panie prezesie, czy po tej akcji zawodnik z numerem 14 będzie powołany na najbliższy mecz ligowy? No, chyba tak. Do przerwy przegrywamy 0-1. Kurwa, z takim składem, z jedną zmianą. A wy nie mieliście żadnych sparingów? Nie. Pierwsze ja, mamy. Tak jak nasz. To pierwszy spali. Teraz druga połowa okazuje się, że z wiatrem. Zobacz pan, na tłumie. To ich rozniesiemy teraz. O, czekaj, muszę wejść. Przejmij to. Późno, kurwa! To chuj się kiło do końca, kurwa! Ale spierdolił. Kurwa, na 11 wychujał. Zobacz się, kurwa! Zbędę tu w pole karne, kurwa, jeden! To była chyba bramka typu o kurwa, nie? To była o kurwa. To była o kurwa. Kurwa w stolcu. Ambasado, chodź, ja się przybiorę. Portki zdejmę i tak minuta do końca będzie, to wejdę, dobra? Ale tyś... No niestety zmiana pokoleń musiała nastąpić w Chrząstawie. Następca prezesa Kwaśniaka, Kwaśniak młody wchodzi. Kto czas łapie, ej panowie? Minuta do końca będzie, dobra? Powie mi pan. Gdzie? Nie, no trochę więcej. Nie, ja nie mogę, bo po operacji jestem. Ja tylko chcę zagrać w LZS Chrząstawa. Jak tam przed debiutem? Trema, kurwa, trema, kurwa. Zajebista. Minuta jest. Dobra. Schodzi Radosław. Brawo, Łukasz. Dzięki. Wchodzi. Kwaśniak młody. Nie było, kurwa, nie! Kurwa, sędzia chuj! Daj, nie było, nie! Udało się przeżyć to spotkanie, wynik końcowy 3-1. Oczywiście dla Stolca. O, prezes, niesie trunki pomyślowe. O kurde, no właśnie. A my się martwiliśmy, że nic nie będzie. Sklep od 17. Już ambasador był. O kurde, super, dziękuję bardzo. No, to co na miasto teraz? Na miasto teraz, w Stolcu na miasto. Idziemy na Stolczanki teraz. Tak wygląda kościół w Stolcu. Rzeczywiście ten stolec już się kończy, kurwa. No mówię ci, że się kończy tam przy tym. Co, już jest koniec? Tak. No koniec jest. Przeszliśmy, już się kończy? Tak. No tam się zaczyna przy boisku, a tu się kończy. Początek, tam jest koniec. Ambasador naprawdę ze stolcem ci do twarzy. To sami nie? Państwo ocenią. No i opuszczamy ten stolec. Trochę inaczej się ten przewodnik potoczył niż planowałem. Ale kurde, nie wiem czy komukolwiek zdarzyła się taka sytuacja, że pojechał na mecz w charakterze kibica i w nim wystąpił. Nie no, to jest piękne uczucie. Jeszcze w Chrząstawie, zagrać w barwach Chrząstawy. W Stolcu. Zajebioza.